zamieszkałych przez Polaków. I aż 2 miliony Polaków walczyło w szeregach armii zaborczych, często przeciw sobie na polach bitew. Jak na tym międzynarodowym tle wyglądała sytuacja Ostrołęki i jej mieszkańców? Przed wybuchem I wojny Królestwo Polskie podzielone było na 10 gubernii. Powiat ostrołęcki był jednym z 8 powiatów powołanej do życia ukazem carskim gubernii łomżyńskiej. Przeprowadzony po zmianach administracyjnych w 1913 roku szacunkowy spis ludności Królestwa Polskiego wykazał w mieście Ostrołęka 13 343 mieszkańców oprócz wojska. Jeśli chodzi o skład narodowościowy, Polacy stanowili około 44%, Żydzi około 53%, Rosjanie prawie 2% i Niemcy niecały procent. I mieszkało znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Rosjanie stanowili głównie kadrę urzędów miejskich i powiatowych. Ostrołęka przed wojną miała 170 mieszkańców z wykształceniem powyżej elementarnego. Ale w tej grupie następował z każdym rokiem wyraźny wzrost, związany z utworzeniem polskiej szkoły średniej, polskiego, prywatnego progimnazjum męskiego, prowadzonego przez dyrektora Dionizego Majewskiego, która stała się fundamentem obecnego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia generała Józefa Bema. Zabudowa miejska to głównie zabudowa drewniana. Przy rynku największy kompleks zajmował ratusz miejski oraz naprzeciw niego urząd pocztowy i hotel, a Ostrołęka posiadała ich 4. A przy ulicy Łomżyńskiej jednopiętrowy budynek więzienia. Największa ilość prywatnych budynków murowanych stała przy rynku oraz ulicach Mikołajewskiej, Ostrowskiej, dziś 11 listopada, Stodolnej i Różańskiej. Część z nich była kamienicami czynszowymi, a pozostałą drewnianą zabudowę tworzyły parterowe domy i domki. W Ostrołęce przed wojną nad miastem zabudowanym ubogo i chaotycznie panowała olbrzymia cerkiew, jak podaje źródło, pod wezwaniem przemienienia pańskiego na Felkowej Górze. Była to typowa cerkiew wojskowa, pobudowana dla miejscowych wojsk carskich. Przedmieście Wojciechowice nabrało znaczenie jako duży ośrodek zgrupowania wojsk rosyjskich. Po obydwu stronach szosy prowadzącej do Łomży ciągnęły się duże, murowane z czerwonej cegły koszary i wille władz wojskowych. Koszary stały się jednym z ważniejszych źródeł zarobku dla okolicznych mieszkańców. Innym charakterystycznym obiektem sakralnym miasta o dużej wartości historycznej był pobernardyński zespół klasztorny, gdzie przed wojną przeprowadzono jego gruntowny remont. Miasto nabierało ruchu i barw w dni targowe, a zwłaszcza jarmarczne, w środy, kiedy przybywali tu pieszo i na furmankach mieszkańcy okolicznych wsi, a wśród nich kurpianki w barwnych strojach regionalnych. Przyjeżdżało wówczas z innych ośrodków również wielu kupców, liczących się z możliwością zbytu swoich towarów i przekupek zwabionych taniością na biało, płócien, amatorzy barwnych i trwałych pasiaków czy wyrobów z wikliny. Poza tym jarmarki ostrołęckie słynęły z handlu końmi. Ogólnie biorąc, Ostrołęka w 1914 roku była miastem niedużym, słabo oświetlonym, zwłaszcza na peryferiach, o typowym wyglądzie wschodnich obszarów miejskich ówczesnego Królestwa Polskiego. Miasto nieduże, ale posiadało kino Iluzją, Towarzystwo Muzyczne Lutnia czy Towarzystwo Wieślarskie. Atrakcją miasta były nadnarwiańskie błonie oraz jeden z pierwszych parków miejskich w ogóle na terenie Królestwa Polskiego, założonych przez polskich mieszkańców miasta za aprobatą władz miejskich, bardzo zadbany, z wydzieloną częścią zabaw dziecięcych. Był częstym miejscem spotkań mieszkańców Ostrołęki nie tylko w dni świąteczne, tym bardziej, że władze miasta dbały o jego utrzymanie, zatrudniając nawet ogrodnika miejskiego. Takie dość szare, ale spokojne życie miasta przerwała Wielka Wojna. Ostrołęka ze względu na bliskość granicy pruskiej została wciągnięta w wir działań wojennych. Naczelny wódz, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, wydał 14 sierpnia 1914 roku manifest do narodu polskiego, w którym obiecywał po zakończeniu wojny zjednoczenie ziem polskich pod perłem carów i nadanie jej autonomii. Manifest 2 dni później odczytany został z ambą w kościołach królestwa. Mimo dość sceptycznego podejścia dużej części społeczeństwa do deklaracji, uważanej tylko za słowa bez pokrycia, część konserwatywnych polityków postanowiła związać sprawę polską z dworem Romanowych.
powołany 25 listopada 1914 roku przez przedstawicieli politycznych Narodowej Demokracji, Stronnictwa Polityki Realnej i działaczy bezpartyjnych, Komitet Narodowy Polski objął protektorat nad tworzącymi się u boku Rosji oddziałami polskimi. Wzywano do poparcia armii rosyjskiej w jej wysiłku skierowanym przeciwko odwiecznemu wrogowi polskiemu, jakim było Cesarstwo Niemieckie i sprzymierzone z nim Austro-Węgry. Krytykowano również Józefa Piłsudskiego i legionowe oddziały strzeleckie, twierdząc, że nie mają rozeznania politycznego oraz poparcia wśród społeczeństwa Królestwa Polskiego. Jednak większość mieszkańców Królestwa i powiatu ostrołęckiego krytykowała politykę Narodowej Demokracji opowiadającej się za Rosją i Antantą, pragnąc zwycięstwa Niemiec i ustąpienia znienawidzonego zaborcy rosyjskiego. Na terenie powiatu wiedza na temat tworzonych przez Piłsudskiego oddziałów była mała. Więcej informacji docierało na temat tworzony przy boku armii rosyjskiej Legionie Puławskim, do którego wstąpiło kilka osób z naszego powiatu. Wobec olbrzymich mas wojska, jakie stacjonowały w Ostrołęce i na ziemi kurpiowskiej, po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Prus Wschodnich oraz na początku 1915 roku, gdy przygotowywano się do obrony przed wojskami niemieckimi, nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania. Ludność wsi ogołocona przez rekwizycje dostarczała mało żywności na rynek, a ceny towarów pierwszej potrzeby bardzo wzrosły. W kilka tygodni po wybuchu wojny wysiedlono administracyjnie wszystkich Żydów mieszkających w części powiatu leżącej po prawej stronie Narwi. Zamożniejsi wyjechali dalej, a biedota osiedliła się w Ostrołęce i najbliższej okolicy, powiększając liczbę potrzebujących pomocy. Dla Ostrołęki i Przedmieść powstał Komitet Miejski, w skład którego weszło 7 Polaków i 3 Żydów. Podczas już samych walk o Ostrołękę księdzu Ludomirowi Lisowskiemu udało się uzyskać w dowództwie rosyjskim pozwolenie na wywiezienie z magazynów zgromadzonych przez Komitet zapasów mąki i kaszy, które nie uległy do tej pory spaleniu. Otrzymał do pomocy kilku żołnierzy, którzy w obawie o życie nie chcieli iść do magazynów położonych na uboczu nad samą Narwią i ostrzeliwanych przez wojska niemieckie. Poszedł więc sam, ale dzięki jego poświęceniu zabezpieczono znaczne ilości produktów tak potrzebnych dla głodującej ludności zmuszonej do opuszczenia domów. Począwszy od marca 1915 roku, samoloty niemieckie systematycznie bombardowały urządzenia sanitarne na terenie Ostrołęki i najbliższej okolicy. Były naloty na wybrane cele na stacji kolejowej w Ostrołęce, szczególnie Koszar w Wojciechowicach i mieście, nawet z zaznaczonymi czerwonymi krzyżami. Rosjanie, cofając się, ewakuowali ludność, a budynki palili, stosowali taktykę tzw. spalonej ziemi. Dionizy Majewski wspominał, że Ostrołęka otoczona była chmurami dymu, a wieczorami i nocami łuną pożarów. Zarządzoną przez władze carskie ewakuację ludności cywilnej przeprowadzono z dużą brutalnością. 19 lipca 1915 roku wobec naporu jednostek niemieckich Rosjanie zniszczyli most drogowy w Ostrołęce i zarządzili ewakuację miasta. Patrole składające się z oficera i 2 żołnierzy chodziły od domu do domu, wydając polecenia natychmiastowego opuszczenia miasta, informując, że Ostrołęka i cały lewy brzeg Narwi będą bronione, będą linią frontu, nikt z osób cywilnych zostać tu nie może. Gdyby jednak ktoś nie posłuchał, narazi się na najgorsze konsekwencje. Po godzinie 15 do miasta wpadli na koniach kozacy, którzy bardzo brutalnie egzekwowali rozkaz o ewakuacji, bijąc na hajkami opornych. Wypędzono wówczas mieszkańców, którzy schronili się w podziemiach klasztoru pobernardyńskiego, przesiedlając ich przymusowo do Troszyna, skąd przenieśli się następnie do Kleczkowa. Po zaprzestaniu walk to właśnie ci mieszkańcy najszybciej powrócili do spalonej Ostrołęki. I jak podaje źródło, z ludnego, ruchliwego i bogatego powiatowego miasta pozostały dziś tylko gruzy. Setki poopalanych kominów wznoszą się nad ruinami usianymi szczątkami żelaznych łóżek, garnków, maszyn do szycia, rowerów. Czym był pożar miasta, już to jedno może dać wyobrażenie, że trwał całe 2 tygodnie. Z zabudowy miejskiej ocalało częściowo zabudowanie klasztoru, na który spadło około 60 pocisków i które władze cywilne zajęły na magistrat. A niemieckie władze wojskowe w Nawie Głównej urządziły natomiast lazaret wojskowy.
Niestety Ostrołęka należała do bardziej zniszczonych miast w Polsce. Niemcy po zajęciu miasta przystąpili do remontowania mostu i kilku budynków koniecznych do ulokowania urzędów. Do wyludnionego miasta zaczęli powracać dawni mieszkańcy, lokując się w zrujnowanych domach i piwnicach. W zniszczonym mieście panował głód. Chleb, mąkę, kaszę, cukier, naftę i inne artykuły objęto reglamentacją. Wydawano je na kartki. Jakość prowiantów najgorsza, a bułki i biały chleb otrzymywały tylko dzieci i chorzy na receptę lekarską. Po wydaniu przez władze okupacyjne aktu 5 listopada bałamutne